Ponieważ pierwsze punkty będą dotyczyć zaległych głosowań, wprowadzenia nowych druków. Stąd uprzejmie proszę, żeby zająć miejsce forum. Bardzo proszę o zajmowanie miejsc. Panie i panowie. Tak, tak. Najpierw pójdzie to, a potem będą pan kandydacki i nie wiemy, czy pan czeka. Dobra, bardzo proszę o zajmowanie miejsc. Proszę Państwa, proszę o przygotowanie sprawdzenia kworum. Jeszcze nie działa, ale... Bardzo proszę o udział w sprawdzeniu kworum. Proszę o udział w sprawdzeniu kworum, proszę Państwa. Na sali jest obecny kworum. Bardzo proszę o zajmowanie miejsc. Panią radną Białkowską, proszę o zajęcie miejsca. Pana radnego Fajowa. Panią radną. Ale sprzęt, no tak, będzie problem ze sprzętem tutaj u pani radnej Roszy, tak? Zrozumiałem. Szanowni Państwo, koleżeństwo przy pan radny Smok, bardzo proszę o zajęcie miejsca. Dobrze, tak. Bardzo proszę, wznawiamy obrady. Stwierdzam, że na sali jest kworum. Najpierw przejdziemy sprawy, których jeszcze nie dokończyliśmy, jeśli chodzi o bieżące sprawy. Bardzo proszę o zajmowanie miejsc. Koleżeństwo z tyłu, pan radny Pił, bardzo proszę. Dziękuję. Proszę Państwa, zakończyliśmy na przerwie, ale po przerwie zaczynamy. Wysokość zasady ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze gminy miejskiej Kraków w roku kalendarzowym 2013. Jest to projekt prezydenta, druk nr 1116. Odbyliśmy pierwsze czytanie. Bardzo proszę o informację przez pana radnego w tej sprawie, tak? Proszę Państwa, proszę o ciszę. O, bardzo proszę. Proszę. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, do tego projektu nie zgłoszono poprawy do niego. Dziękuję bardzo. W takim układzie mamy wniosek o odstąpienie od drugiego czytania. Głos za, głos przeciw, wnioskowie o odstąpienie od drugiego czytania. Nie widzę. Będziemy głosowali wniosek o odstąpienie od drugiego czytania. Kto z Państwa? Zaraz proszę. Jeszcze czekamy, tak? Kto z Państwa radnych jest za odstąpieniem od drugiego czytania tego projektu uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Przypomnę, chodzi o zasady ustalenia dotacji celowej dla żłobków i klubów dziecięcy. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Czy ktoś jeszcze głosuje? Nie widzę, zamykamy, proszę wynik. Głosowaliśmy. 37 za, brak przeciwnych, jedna osoba wstrzymała się, rada odstąpiła od drugiego czytania. Przez chwilę pan sekretarz stwierdził, że nie ma poprawek ani autopoprawek. W związku z tym nie będziemy głosowali. Poddaję projekt na głosowanie. Proszę o przygotowanie się rządy. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Czy ktoś jeszcze głosuje?
Proszę, zamykamy, proszę wyjść. Głosowaliśmy. Bardzo proszę, wynik. 37 za, brak przeciwnych, brak wstrzymujących się. Rada przyjęła tę uchwałę.